przyjazd tutaj był dzisiaj bardzo męczący, więc teraz staramy się troszkę rozluźnić na składaniu. Dzieci troszkę popuszczają latawce, no i zabieramy się w podróż powrotną, bo też nie będzie, że tak powiem, przyjemna. Sztab ludzi śledził prognozy pogody, czuliśmy się niczym doktoranci habilitowani, niemniej jednak chodziło o to, aby wybrać odpowiedni dzień z piękną pogodą, ale również z odpowiednią prędkością wiatru. I tak właśnie dzisiaj porywy wiatru, które dochodzą do 8-9 metrów na sekundę, wzbijają w powietrze ogromne bajkowe latawce. Momentami, kiedy ten wietrzyk troszkę słabnie, większością nad górą żar powiewają latawce dekorowane właśnie przez dzieci. Umiejętności mało mają znaczenie, dużo jakby sama technika też. Trzeba uważać bardzo na linki, żeby się nie pociąć. I też no doświadczenie. To jest chyba najważniejsze tutaj, żeby właśnie mieć doświadczenie i dużo razy puszczać te latawce. I wtedy, no wtedy będą latać. Walczymy z wiatrem, próbujemy naszego pięknego orła poderwać przez tworza. Tak, Zuziu? I udaje nam się troszeczkę. Wiatr nam troszkę sprzyja. No i udaje nam się. Super zabawa. Polecamy wszystkim.